Miło mi powitać Państwa w tak licznym grupie, zresztą to rzadko znalazłem, bo wystawa jest, jeśli chodzi o zainteresowania, dość niszowa. Właściwie mało kto się interesował. Te telegramy właściwie uchowały się tylko dzięki temu, że ludzie w ogóle na mnie niczego nie wyrzucali i lubi nie zbierać. I ponieważ większość z tych telegramów to były telegramy z okazji ślubu albo jakichś podobnych uroczystości, to w Wielkopolsce przede wszystkim był taki zwyczaj, że para młoda robiła potem album związany właśnie z tymi wszystkimi telegramami i dzięki temu one się częściowo zachowały. Oczywiście ich jest coraz mniej, ale no, taki zbieraczy właściwie tego typu, no to jest jeden pan, jeśli nie Pietras w Kielcach, który no ogromny na wzgórz, teraz też go wyprzedaje, bo jest mniej więcej w moim wieku, ale nikt się tym nie interesował do tej pory, a uważam, że to są takie rzeczy, które jednak powinny zachowane być, bo nawet większość muzeów do tego nigdy nie przywiązywała uwagi i mają pojedyncze egzemplarze, nieraz jakichś dał czy zapisów, ale jak pamiętam, to poza właśnie Kielcami Muzeum Narodowym nigdzie takiej wystawy nikt nie zrobił i właśnie dzięki temu, że mam takie dobre chody u pani dyrektor Damczewski, to jest to druga wystawa w Polsce. O, proszę się pochwalić. No i to było na tyle. Gdybyście Państwo mieli ode mnie, do mnie jakieś pytania, proszę bardzo. Myślę, że będę potrafił odpowiedzieć.